Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy mieli zaćmienie księżyca. No i od razu sobie zadajmy pytanie. Kto powiedział, że to jest zaćmienie? Zaćmienie nam powiedzieli naukowcy. Taka ściana autorytetów. Że tak jest. No i mamy w to wierzyć. Ponieważ mnie pytano wielokrotnie właśnie o to zaćmienie księżyca, jak to w niebocentryzmie wygląda. Dlatego postanowiłem przedstawić ten film. Jest to amerykański, czy też australijski, raczej amerykański badacz niebocentryzmu i on akurat zrobił film na podstawie dowodów geodezyjnych i optycznych. Jak wygląda zaćmienie księżyca? Znaczy zaćmienie, to jest w cudzysłowie zaćmienie, to wcale nie zaćmienie. To jest tylko odpowiednie oświetlenie w odpowiedniej sytuacji, a nie żadne zaćmienie. Tutaj nawet słowo zaćmienie jest niewłaściwe. To zjawisko wygląda. Mamy księżyc taki pomarańczowy. Zresztą sobie znajdziemy zaćmienie księżyca, no i tam mamy pomarańczowy taki księżyc. No i skąd to światło się bierze? No i od razu tutaj powstaje pytanie, że ci, co oficjalnie tak twierdzą, oni mówią, że światło się od Ziemi odbija. No dobra. Ale co chcę tutaj najważniejszego powiedzieć? Tutaj ten film obejrzymy, tutaj ten fragment, taki pierwszy kadr. Widzimy, jak on wygląda. Natomiast co chcę powiedzieć najważniejszego? To jest wyjaśnienie. To, że oficjalne zaćmienie księżyca, to zjawisko się nazywa zaćmienie księżyca, to też jest wyjaśnienie. Ale dzięki czemu można było zrobić akurat taki program komputerowy, to znaczy takie warunki na programie komputerowym i one pozwoliły przybliżyć jakby to zjawisko, jak ono wygląda w tej niebocentrycznej rzeczywistości, w której my żyjemy. Dlatego, ponieważ jest dowód geodezyjny, że żyjemy w środku Ziemi. Gdyby go nie było, to więc byłoby takie wyjaśnienie, wiecie co, na zasadzie jedno wyjaśnienie, drugie wyjaśnienie, trzecie wyjaśnienie i takie wyjaśnienie może być cała masa. Ale dowód jest zawsze tylko jeden. To jest bardzo ważne, to co mówię. Mając dowody, można właściwie wyjaśniać. Czy akurat to wyjaśnienie jest 100% zgodne z rzeczywistością? No, wygląda na to, że tak. Ale ponieważ no, nie ma tutaj niezależnego badania kosmosu, a więc no, powiedzmy, jest to tylko przypuszczenie. Ale to przypuszczenie ma cechy prawdopodobieństwa, ponieważ jest dowód geodezyjny, że żyjemy w środku Ziemi. Mało tego, widzimy tutaj na tej ilustracji, mamy jądro Wszechświata, mamy tutaj to, że żyjemy w środku Ziemi, czyli jest ten taki łuk, a więc nie żyjemy ani na płaskiej, ani w Układzie Słonecznym i tak dalej. A więc to już jest bliższe prawdy niż oficjalna wersja. O, to jest bardzo ważne. A dlaczego? Bo mamy dowód geodezyjny. Mamy dowód geodezyjny, że żyjemy w środku, a więc możemy w sposób właściwy wyjaśniać. I tak możemy podchodzić z każdym tematem. Jeżeli jest dowód geodezyjny i optyczny, jak przebiega promień świetlny, jak on wygląda przestrzennie, a tutaj jest akurat, widzimy tu taką potężną, jak przyjrzymy się temu filmowi, który będzie w opisie do tego filmu, jak się jemu przyjrzymy, to zobaczymy, jak się w sposób przestrzenny rozchodzi światło w kosmosie. Mało tego, to jest taka ciekawostka, no, w następnych filmach ja będę to robił. Jak możemy zwykłym aparatem fotograficznym zrobić właśnie taką jakby tubę gramofonową. A więc tutaj jest temat bardzo głęboki, jeżeli chodzi o optykę, a geodezję już mamy jakby zamkniętą, a więc tutaj jest to wyjaśnienie, a więc to jest odpowiedź dla tych wszystkich, którzy się pytali, właśnie o zaćmienie księżyca, bo oni się zawsze pytają, ale co z zaćmieniem księżyca? Ale dlaczego takie pytania w ogóle były? Dlaczego w ogóle są? Niektórzy myślą, i to nawet dość wielu, że jeżeli się to nie da wyjaśnić, to znaczy, że to jest nie tak coś z tym niebocentryzmem. Wszystko można wyjaśnić. Pod jednym warunkiem. Jeżeli mamy odpowiedź na pytanie, gdzie żyjemy, możemy w sposób właściwy wyjaśnić. Gdy nie mamy takiego dowodu geodezyjnego, no to słuchajcie, równie dobrze można wieszać gruszki na wierzbie. No i tak jest to czynione. Także to było na tyle.
Ja dziękuję na ten raz i zapraszam do tego filmu, który pokazuje to zjawisko i znajduje się w opisie do tego filmu. Także do następnego razu. Dziękuję.